Lada moment kalendarzowa wiosna, a ja dzisiaj chciałabym z tego powodu zaprosić Cię na porządki, ale nie jak to w moim zwyczaju na porządki w szafie, ale porządki w kosmetyczce, podczas których opowiem Ci, dlaczego przestałam mieć potrzebę malowania się. Zapraszam Cię na najnowszy wideoporadnik. Kilka tygodni temu na moim koncie na Instagramie zebrało mi się na zwierzenia a propos stanu mojej skóry i wykonywania makijażu. Zaraz Ci opowiem w skrócie, co mówiłam tam, ale okazało się, że temat tego, jak radzić sobie z problemami skórnymi, może być interesujący dla większej ilości osób i zostałam poproszona o nagranie takiego vloga kosmetycznego. No jak widzisz tutaj, nie jest to jakaś taka wielka kolekcja kosmetyków, ale chętnie opowiem o tym, jak do tego doszłam. Opowiem, jakich kosmetyków używam i dlaczego, zaznaczając, że ja nie jestem ani kosmetyczką, ani kosmetologiem, ani nie mam jakiejś dużej wiedzy w tym zakresie. Będę opowiadała tylko i wyłącznie o moich doświadczeniach. To jest takie ważne zastrzeżenie, ponieważ mogę, mówiąc, popełnić jakieś merytoryczne błędy, których po prostu nie będę świadoma. Ale opowiem od samego początku. Wszystko zaczęło się w ponad rok temu, czyli w styczniu 2017-18. Jaki mamy rok? 2019 mamy. A więc wszystko zaczęło się ponad rok temu, gdy w styczniu okazało się, że dostałam potwornego uczulenia nie wiadomo na co na twarzy. No i wyglądałam dosyć kiepsko, to znaczy miałam lekko podpuchniętą twarz, całą czerwoną. Oczywiście poszłam z tym do dermatologa, do mojej kosmetolog, wszyscy próbowali mnie różnymi cudami, jakimiś smarowidłami, sterydami leczyć. Niestety spowodowało to tylko to, że byłam trochę mniej czerwona, trochę bardziej spuchnięta i zaczął pojawiać mi się liszej na twarzy. Ponieważ no, na co dzień pracuję swoim wizerunkiem, no to zależało mi na tym, żeby to po prostu zniknęło. I w fali takiej trochę desperacji już nie wiedziałam, co mam robić. Czy mam iść do kolejnego lekarza, który da mi pewnie kolejne sterydy, które znowu mi nie pomogą. Napisałam desperacyjnego maila do osoby, którą poznałam kilka lat temu na jednym ze szkoleń, na których byłam. Byłyśmy obie uczestniczkami tego szkolenia, a później zakupiłam jej książkę. Tą osobą jest Bożena Społowicz, a książka to Skin Coach. Bożena jest właśnie takim skin coachem i chcę tutaj zaznaczyć, że to w żaden sposób nie jest wideo sponsorowane i Bożena nawet nie wie, że ja takie tutaj rzeczy będę opowiadała. Uważam, że to jest książka, którą powinna dostać, otrzymać, przeczytać każda kobieta, każda nastolatka, każda osoba dojrzała, każda osoba, która uważa, że ma jakiś problem skóry. Okazało się, że moja skóra jest bardzo wrażliwą skórą i niestety nie służy jej, nie służą jej zmiany częste kosmetyków, duża ilość makijażu, no a ja jako wizażystka kiedyś, makijażystka, no dużo testowałam kosmetyków po prostu najnormalniej w świecie na sobie i w ten sposób uwrażliwiłam sobie skórę, więc bądź ostrożna, co pakujesz sobie na twarz. Po wymianie maili, bo okazało się, że Bożena była wtedy na feriach z dziećmi i mimo wszystko pomogła mi, poradziła mi, co mam zrobić, żeby uspokoić skórę i okazało się, że te wszystkie sterydy, które ja stosowałam, były zupełnie niepotrzebne. Wystarczyło po prostu przestać tak mocno atakować czasami bardzo agresywnymi kosmetykami, bardzo aktywnymi, które dla innych osób mogą być fantastyczne, dla mnie jako dla bardzo wrażliwej osoby pod względem skóry, były fatalne. I po 2 miesiącach od tego czasu postanowiłam, że umówię się na konsultację kosmetyczną właśnie z Bożeną. Ja mieszkam na Śląsku, Bożena ma swój gabinet w Krakowie, więc przejazd no, nie jest jakimś tutaj wyczynem, aczkolwiek nie wiem, czy ja bym nawet do niej nie poleciała gdzieś bardzo daleko, jeżeli by była taka potrzeba. Omówiłyśmy różne aspekty dbania o cerę, i okazało się, że mam skórę w takim stanie, że już trochę lepszym, ale mimo wszystko niesatysfakcjonującym, że powinnam przestać się malować. Kiedy to usłyszałam, to trochę byłam zniechęcona, ponieważ no, używam makijażu od kiedy mam chyba 15 czy 16 lat. Teraz mam 36, więc już dosyć długo się maluję.
makijaż jest jakby trochę taką nieodzowną częścią mojej pracy, no bo usłyszałam w ciągu tego ostatniego roku, usłyszałam kilka razy taki komentarz: stylistka bez makijażu? Tak jakby to było takie przypięte do mnie, że ja muszę być wypacykowana. I trochę sama miałam taką opinię, no ale postanowiłam, że skoro inwestuję czas, inwestuję pieniądze w spotkanie, w nowe produkty, no to przestanę się malować. I było to dla mnie okropne, ponieważ mi się wydawało, że wszyscy się na mnie patrzą, że ja nie mam tego makijażu. I pierwszym szokiem było dla mnie, kiedy po krótkim czasie od tej wizyty i stosowaniu nowej rutyny kosmetycznej, o której zaraz opowiem, okazało się, że ja coś byłam z klientką na zakupach i powiedziałam jej: słuchaj, no wiesz, no ja tutaj jakby nie mam dzisiaj na sobie makijażu. I ona mówi: naprawdę? Nie masz na sobie żadnego podkładu? Bo wyglądasz jakbyś miała, masz świetną skórę. I ja myślałam, że się przewrócę, bo mi dalej się wydawało, że to tak bardzo widać, że ja nie mam makijażu. I wtedy uzmysłowiłam sobie, jak usłyszałam to pierwszy raz, a później usłyszałam to jeszcze kilka razy w przeciągu krótkiego czasu, uzmysłowiłam sobie, że my bardzo często wmawiamy sobie, że musimy się malować. I teraz chciałabym dać taką małą gwiazdkę tutaj i powiedzieć: nie chodzi mi o to, że teraz jestem antymakijażowa, bo jak widzisz, teraz mam na sobie makijaż, ale to tylko dlatego, że te lampy i ta kamera, no trochę by mi nie wybaczyły braku tego makijażu. Natomiast przestawiłam myślenie o makijażu. Makijaż nie jest teraz moim niezbędnym minimum, jak wychodzę z domu, bo wstyd wyjść nawet po bułki do sklepu bez tego makijażu. Czy ja muszę się malować, żeby być ładniejsza? A teraz makijażu używam wtedy, czasami nawet codziennie, ale tylko wtedy, kiedy uważam, że chcę zrobić sobie jakąś przyjemność tym makijażem wizualną, że mam po prostu ochotę podkreślić w jakiś sposób swoją urodę, ale nie uważam, że ten makijaż jest niezbędny, żeby ta uroda była akceptowalna. Zaakceptowałam siebie bez makijażu. I to bez makijażu tak nie do końca prawda, ponieważ ja pozostałam przy dwóch kosmetykach, które są ze mną zawsze. To jest tusz do rzęs. Uważam, że po prostu ładnie otwiera mi oko. Uważam, że mam ładne oczy. Uważam, że je lubię. Więc chcę do nich przyciągać uwagę i właśnie te oko podkreślam sobie tuszem do rzęs. I druga rzecz to jest pomadka. Bardzo często uważam, że jeżeli nie muszę mieć podkładu, ale jak mam pomadkę, to już wszyscy myślą, że jestem pomalowana. Więc też przerzuciłam się po prostu na takie wyraźniejsze kolory pomadek w okolicach czerwieni, maliny, amarantu, może jakieś nawet takich oranżowych. I okazało się, że to świetnie dla mnie skutkuje, ale żeby móc chodzić bez makijażu, to zaczęłam stosować się do tej właśnie książki i do porad, które Bożena dała mi na naszej konsultacji. Ja na tej konsultacji byłam w marcu zeszłego roku, więc no, minął powiedzmy rok, tak? Bo teraz mamy wiosnę, czyli marzec 2019 roku, więc minął rok od tej konsultacji. I po tym roku, bo ja nawet zastanawiałam się nawet kiedyś, czy nie nagrać takiego wideo poradnika, ale wtedy było jeszcze trochę za wcześnie. Zauważyłam, że zmiany się ugruntowały. Po pierwsze zmiany mojego myślenia, a po drugie zmiany mojej skóry. I jakie było moje ogromne zdziwienie, kiedy okazało się, że ja pozbyłam się takiej kaszki na twarzy, nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli, takich małych krosteczek, które nie są wypryskami, które nie można wycisnąć czy tam peelingiem zetrzeć. Pozbyłam się tego bardzo mocno właśnie poprzez tą nową rutynę. I ja zaraz Ci opowiem o tej rutynie, bo ja trzymam się jej naprawdę od roku i tylko troszeczkę grzeszę, tak? Tylko troszeczkę zdradzam tą rutynę. Pierwsza rzecz, którą stosuję, to jest mleczko do demakijażu. Zrezygnowałam z płynów micelarnych, ponieważ okazało się, że one dla mnie są bardzo złe. Ja nie wiem, czy one generalnie nie są takie najlepsze, jak są reklamowane. Tutaj nie chcę się wypowiadać, ale kilkakrotnie słyszałam, że no, mleczko jest dużo lepsze, ponieważ ma budowę podobną do naszego sebum, chyba, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie świetnie rozpuszcza makijaż. I teraz w jaki sposób ja go używam, tego mleczka? Akurat tutaj mam mleczko
mleczko arnikowe z firmy Sylveco i to też nie jest żadna tutaj nic, o czym będę Wam opowiadała. Żadna z tych marek nie wie, że ja to nagrywam i nie jest to w żaden sposób płatne ani sponsorowane. Tutaj, jeżeli chodzi o to mleczko, ja po prostu wyciskam sobie odrobinę na rękę i wieczorem oraz rano po prostu tak na sucho, tak jak teraz bym tutaj to zrobiła, rozcieram sobie to na twarzy. I gdy rozcieram sobie to na twarzy, no to wyglądam trochę śmiesznie, no bo mam takie czarne po prostu jak taka panda, jak mam pomadkę, to jestem cała taka czerwona, z Jokerem mi się trochę to kojarzy, bo to mleczko jest takie białe. W każdym razie no nie wyglądam bardzo atrakcyjnie. Co robię następnie? Ponieważ no już to w książce czytałam, że dobrze jest nie używać do skóry wrażliwej wody z kranu. No i więc trzeba używać co? Albo mineralnej, albo przygotowanej. I jak ja sobie wyobraziłam, że miałabym biegać za każdym razem do przygotowanej, już ostudzonej wody, no bo przecież się nie chcę poparzyć, to pomyślałam, że aha, akurat ja to będę robiła. No ale w międzyczasie pomyślałam sobie, że przecież ja mogę sobie tą wodę wrzucać do jakiegoś pojemniczka. I tutaj mam akurat taką buteleczkę plastikową, 100 ml, którą się kupuje do podróży. Ja ją chyba kupiłam w Rossmanie, o ile dobrze pamiętam. I nalewam sobie do niej przygotowanej, już ostudzonej wody, żeby jej używać. I następnie, jak już jestem cała taka wysmarowana tym mleczkiem, używam wcale nie płatków kosmetycznych, tylko takich, to się nazywa bawełniane ręczniczki kosmetyczne firma Tami, dostępne w Rossmanie. I to są takie, o, takie coś. I ja po prostu nalewam sobie troszeczkę tej wody na ten ręczniczek bawełniany i wycieram buzię. I tak naprawdę, jeżeli nie mam zrobionego makijażu takiego jak mam teraz, czyli z podkładem, bronzerem i wszystkimi cudami, to tak naprawdę dwa takie płatki mi zupełnie wystarczają. Natomiast jeżeli mam taki właśnie codzienny makijaż, czy mam tylko tusz do rzęs i nic więcej, to te dwa płatki mi wystarczają. No dzisiaj na pewno będę musiała trochę więcej zużyć, żeby, podejrzewam, że nawet będę robiła dwukrotnie to tym mleczkiem, żeby się wszystko dobrze rozpuściło i żeby dobrze się oczyścić, tak żeby płatek, znaczy ręczniczek bawełniany, żeby był już czysty. Od czasu do czasu używam, ponieważ nie używam żadnych peelingów w ogóle, czasem chodzę do kosmetyczki na peeling kawitacyjny, ale żeby pozbywać się martwego naskórka, czasem no podobno wystarczą tylko te płatki, natomiast ja kupuję sobie też takie gaziki. To są gaziki niejałowe, chyba, tak? Kompres gazowy niejałowy, tak to się nazywa. Takie gaziki, o, coś takiego. I na to nalewam sobie troszeczkę tej wody, ponieważ to jest takie dosyć szorstkie, to przecieram sobie tym twarz i wodą, w ten sposób zmywam to mleczko i to robi mi takie dodatkowe, ja czuję, że to jest po prostu trochę bardziej takie drapiące i trochę bardziej ściera ten martwy naskórek, więc nie mam potrzeby, żeby używać peelingów, zresztą takich silnych peelingów przy mojej wrażliwej skórze też nie mogę po prostu używać. No i właściwie to tyle, nie używam toniku, czasem mi się zdarzy, mam w domu jeden, też z firmy Sylveco, ale używam za to dwóch kremów. Jak się okazało, jednego nie wzięłam, ale poproszę tutaj przy montażu, żeby wrzucić zdjęcie po prostu tego produktu i używam poleconego mi przez Bożenę kremu Elixir by Nature. On się nazywa Skin Guard Creamy Mixture, tak się nazywa. I to jest genialny dla mnie krem. On idealnie mnie nawilża, idealnie pielęgnuje. Od roku nie miałam potrzeby, żeby go zmienić. I następnie na ten krem nawilżający, ponieważ on nie ma żadnych filtrów z tego, co mi wiadomo, nakładam krem z firmy Eco Cosmetics. On ma taki delikatnie jakby brązowy kolor. Nie jest biały, tak jak większość kremów, tylko taki jest jakby trochę opalony. I filtr ma chyba 15. Także używam takiego produktu jako drugiego kremu. I to mi wystarcza. I teraz, jeżeli chodzi o maseczki, nie używam prawie żadnych, chyba że spędzam jakiś czas w bardzo silnej klimatyzacji, czyli na przykład podróżuję samolotem, albo przez kilka dni spędzam dużo czasu w centrum handlowym, na zakupach z klientami, żeby po prostu nawilżyć dodatkowo skórę, używam takiej maseczki, którą kiedyś zakupiłam na stronie chyba Azjatycki Bazar taką maseczkę nakłada się na noc i się z nią śpi.
Nie wiem, czy Bożena by to akceptowała i tutaj nie poklepała po ramieniu, czy jest dobra, ale dla mnie służy bardzo dobrze. Jeżeli czuję, że jestem super odwodniona, skóra jest taka bardzo delikatna, taka pergaminowa, to jest idealny dla mnie produkt. I od czasu do czasu, to przyznam Ci się szczerze, że przez ten rok to zrobiłam to kilka razy, mam glinkę białą, to jak się odkręci, to tu widać, nie wiem, czy będziecie widzieć, ale w każdym razie to jest taki proszek, który łączy się z wodą i z jakimś olejkiem, nakłada się na twarz, to zasycha i wtedy to jest, ma takie delikatnie peelingujące działanie i takie odświeżające. No i właściwie tyle. Nie używam, tak jak mówię, maseczek, peelingów. Raz na jakiś czas chodzę do kosmetyczki na jakieś takie zabiegi specjalne typu kwasy czy peeling kawitacyjny, chociaż muszę przyznać, że już dawno, dawno nie byłam. I to właśnie wystarczyło, żebym ja naprawiła sobie skórę. Ale tutaj muszę dać bardzo duże ale i nie chcę na ten temat wiele mówić, ponieważ też nie jestem specjalistką, ale nie odbyłoby się to wszystko bez zmiany sposobu odżywiania. Zmiany sposobu odżywiania, to znaczy przez kilka lat dochodziłam do tego, co służy mojej skórze, co służy mojemu organizmowi, a co nie. I tutaj nie będę wymądrzać się na temat tego, czy jeść z glutenem, czy bez, czy jeść mięso, czy nie jeść, czy jeść z laktozą, czy bez laktozy. Ja jestem pewna już na 100% nie tylko poprzez testy, które robiłam, bo czasami testy na nietolerancję pokazują nam bardzo dużo, a tak nie zawsze potrzebujemy wszystko odrzucić. I u mnie takim bardzo podrażniającym skórę i jak moja skóra bardzo źle znosi, jest właśnie laktoza, która, znaczy nie wiem czy laktoza, mleko krowie, produkty z mleka krowiego, bo nie wiem czy chodzi o laktozę, czy może o kazeinę, nie wiem, nie znam się, w każdym razie wiem, że jeżeli pojem sobie za dużo białego sera albo jakichś jogurtów, to momentalnie dostaję właśnie takiej kaszki albo nawet wyprysków na twarzy. Oprócz tego odżywiam się głównie warzywami i zbożami różnego rodzaju. Oczywiście nie jem białych bułek, jem pizzę od czasu do czasu, także jem pszenną mąkę bardzo rzadko, natomiast staram się jeść tak zdrowo, jak pragnie mój organizm. Nie jem cukru prawie w ogóle, to znaczy nie mam tak zwanej słodkiej dziurki, jak to niektórzy mówią, że po prostu jest cały czas potrzeba jedzenia czegoś słodkiego, co nie znaczy, że nie jem słodyczy w ogóle. Ale odżywiam się tak, jak lubi moja skóra. Jak odkryć, co lubi Wasza skóra? Pewnie można umówić się do jakiegoś specjalisty, który Wam to powie. Ja tego nie wiem, bo ja dochodziłam z różnymi specjalistami, dietetykami, gastrologami, dermatologami, kosmetologami. Dochodziłam do tego przez ostatnie prawie 5 lat. I ostatni rok to była taka właśnie wisienka na torcie z dojściem do minimalizmu kosmetyczki, bo jak używa się tak mało, to wtedy stać nas też na lepsze kremy. Jeżeli nie używam bardzo dużo podkładów, to stać mnie na lepszy podkład. I te kosmetyki, których ja używam, nie są drogie, bo to mleczko do ciała kosztuje, zaraz Wam powiem, nie do ciała, tylko do demakijażu, kosztuje 22,50, bo tu mam jeszcze naklejoną etykietę z ceną. Ten krem chyba kosztuje z około 130 zł. No i tak naprawdę, a ten z filtrami chyba około 60, o ile dobrze pamiętam, więc nie są to, oczywiście to nie są to najtańsze kosmetyki na świecie, ale nie są też to rzeczy, na które wydajemy fortunę. I jeżeli mamy tylko kilka tych kosmetyków i nie kupujemy kolejnej maseczki za 15 i kolejnej maseczki za 15 i tak dalej, to możemy sobie właśnie pozwolić na takie produkty. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, to dawaj śmiało w komentarzu. Może mi się uda namówić Bożenę, chociaż wątpię, bo to zajęta kobieta jest, żeby zerknęła od czasu do czasu pod to wideo i może poradziła nam tutaj jakimiś mądrymi rzeczami. Natomiast dawajcie pytania, na które ja będę mogła odpowiedzieć. No i ja mam do Ciebie bardzo ważne pytanie. Jak podoba Ci się takie wideo? Czy uważasz, że będzie dobrym pomysłem, żebym zrobiła podobne wideo, ale z kosmetykami do makijażu, czyli z kosmetykami kolorowymi, bo je też wybieram bardzo ostrożnie. Nie tak jak kiedyś, że testowałam wszystko jak leci, tylko też mam sprawdzone kosmetyki i naprawdę bardzo rzadko je zdradzam. Jeżeli interesuje Cię takie wideo, koniecznie daj w komentarzu. Wtedy będę wiedziała, że przy następnym nagraniu wideo poradnika będę mogła się skupić na tym temacie. Także po pierwsze pytania odnośnie tego, co dałam tutaj.
tutaj. No i pytania odnośnie, i pytanie moje odnośnie tego, czy nagrywać podobne wideo z kosmetykami kolorowymi. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie ominąć kolejnych wideo poradników, już bardziej może ciuchowych niż kosmetycznych, no bo jednak od ciuchów jestem bardziej specjalistką niż kosmetyków. Dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.